Przedostatni dzień rysunkowego kalendarza adwentowego z muminkami. Dziś otwieramy okienko numer 23. W trakcie standardowego otwierania nagle stało się to. Kalendarz pokonał mój otwieracz, który się po prostu złamał. 2-0 dla kalendarza. Takiego nokautu to się nie spodziewałam. Nie siląc się już na konwenansę, otwieram okienko, a tam herbatka o nazwie Orany. Ups. I jest to biała herbatka z grejpfrutem, jego aromatem i aromatem truskawki i wanilii. Przechodzimy do czekoladek. Jak wielu z Was zauważyło w komentarzach, wczoraj zrobiłam dziwną pomyłkę i otworzyłam nie to okienko. To już ewidentnie przemęczenie. Dlatego dziś otworzę to, co miałam wczoraj. 22. W środku pani Filipionka z dziećmi i czekoladka w kształcie dzwonka. Przechodzimy do losowania hasła na dziś i jest nim Lampion Adwentowy, zaproponowany przez Nightmarish Unicorn. Autorka w komentarzu na Instagramie już mi potwierdziła, że była w Totolotku i obiecała, że jak coś trafi, to sprezentuje mi jakieś kolorowe przybory. Także trzymam kciuki, żebyś wygrała ten milion. Przechodzimy do figurek. Już tylko dwa okienka zostały. Wielkie, finałowe i mniejsze. Pod numerem 23 skryła się figurka paszczakopodobnego typa. Pozwoliłam sobie szybko zerknąć, któż to taki i jest to botanik Hemul czy Hemulen. Stąd w rękach siatka w nałapanie różnych stworów. Rozpoczynam losowanie przyborów i pana Hemulena będziemy rysowali kredkami Black Edition z Faber-Castell. Super, jest to mój najnowszy nabytek i w sumie jeszcze nie miałam okazji stworzyć nimi żadnej poważnej ilustracji. Bardzo się cieszę. Ale nim przejdziemy dalej, jeszcze kalendarz z UNICEF-u, w którym w okienku 23 informują nas, że UNICEF dostarcza noworodkom antybiotyki na zapalenie opon mózgowych. Biedne maluszki. Przygotowuję przybory. Posiadam zestaw 100 kredek z tej edycji. Mają one czarne drewno i trójkątny przekrój. Polecane są do stosowania na ciemnych papierach i tak też zrobię. Tutaj próbnik na bloku, który dzisiaj użyję. A dla ciekawych, tak prezentują się kredki na białym papierze. Czas rozpocząć rysowanie. Herbatka już jest. Dzwoneczek wpada do mojego brzucha i tym razem szkic robię nie ołówkiem, ale białą kredką z zestawu. Gdy już skończę, przechodzę do kolorowania. Było to coś innego niż zawsze. Ciekawe doświadczenie. Na pewno jeszcze wrócę do tych kredek, żeby wyciągnąć z nich cały potencjał. A w naszej historii Migotka, Muminek i Mały Smok wracali właśnie do domu, kiedy natknęli się na dziwnego jegomościa, który prowadził krokodyla ze związanym pyszczkiem. Podczas rozmowy okazało się, że jest botanikiem, znajomym Baszczaka i miał zamiar odwiedzić go na święta, jednak po drodze natknął się na ślady wielkiego, niebezpiecznego tygrysa. Chciał go upolować i żeby to zrobić, w okolicznym lesie rozsypał nawet specjalnie pierniczki z kocią miętką i substancją usypiającą. Tygrys co prawda je zjadł, bo znalazł jego legowisko, ale botanik przybył za późno, żeby go schwytać, bo w międzyczasie natknął się na czarnego krokodyla, którego dreszczą złapał. I tak teraz idzie śladami wielkiego kota. Muminką, wygląda na to, że trop tygrysa prowadzi do twojego domu, zauważyła przytomnie Migotka. Musimy się spieszyć, krzyknął zaniepokojony Muminek, złapał smoka pod pachą i zaczął biec. Czekajcie, idę z wami, pomogę wam ujarzmić tygrysa, powiedział botanik, podążając za nimi ze swoim krokodylem.